uznałem, że nie będę aż tak długo czekał z tym, żeby dać drugi odcinek, ponieważ gra mi się na tyle podoba, że chcę poradzić ją więcej. Więc dzisiaj kolejny odcinek z 10 Minutes Till Dawn. Możemy sobie właśnie sprawdzić dzisiaj nową postać i nową broń, ponieważ po nagraniu odcinka, pomimo tego, że nie byłem jakimś fanem shotguna, uznałem, że skoro są tutaj rzeczy, które się triggerują pod tym, jak się straci amunicję i wchodzi reload, czemu tego nie zagrać? Zobaczymy, czy to mi się sprawdzi. Będę chciał też spróbować zagrać, że była się pod ten fire. Zobaczymy, czy w to, co mamy 3915. Nie odblokuję sobie na razie Scarlet, ponieważ wtedy nie mógłbym odblokować broni, tylko odblokujemy tylko i wyłącznie naszego shotguna. Oraz zagramy Diamond, ponieważ nie wykorzystywałem tej rerolki Oshany, więc wydaje mi się, że nie ma sensu z nią grać. A tak możemy sobie dać Diamond nową postacią z nową bronią i zobaczymy, jak nam się to wszystko tutaj sprawdzi. Może tym razem uda nam się wygrać z tego, że miał więcej życia, które będę mógł stracić. Zobaczmy, kto więcej strzela. Jest to bardzo mały zasięg, to jest minus tej broni w takim razie, ponieważ te projectile się po pewnym czasie zatrzymają. Jest dość szybki reload, znaczy dość szybki strzał. U mnie... Coś tu założyłem, zobaczcie animację reloadu, jak fajnie kręci tą pompą, żeby ją zreloadować. Taki mały dodatek, który może dużo nie zmienia, ale mi się bardzo podoba. I tak chciałem, dostałem Pyromage sobie na samym początku, więc oczywiście to wybieram, ponieważ chcę podpalać naszych przeciwników. Ogólnie zobaczcie, że jak będę na blisko, to wszystkie projectile mogą shotgunować. To nie jest tak, że jeżeli jakiś pocisk... Raczej, jeżeli raz wystrzelimy, to jeden tylko pocisk może trafić naszego przeciwnika i zadać mu damage. Nie! Jeżeli cztery pociski trafią, to cztery pociski zadadzą damage i wydaje mi się, że to może być fajne, naprawdę combo w jakimś dalszym etapie. Magic Dagger jeszcze nie graliśmy, więc wydaje mi się, że chciałbym go wziąć, pomimo tego, że mam tutaj Intense Burn, żeby mieć większy damage, więc sobie tego oczywiście Light Whipper nie wezmę. I może potem wezmę Frost Mage'a, ponieważ wziąłbym sobie Fire, wziąłbym sobie Frost Mage'a. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ogólnie jak widzimy, tutaj sobie ta kosa działa. Zgaduję, że ona jest najlepsza w momencie, kiedy gramy czymś, co ma największy damage. Czyli właśnie, może to jest sens, żeby kuszą pograć, ponieważ jeżeli bym sobie stał, zrobił jakiś właśnie taki duszek, jej strzały, właśnie tą kosę, wszystko by się ze sobą zaczęło kombić i może jakieś pioruny przy reloadzie, kto wie, brzmi to jak jakiś naprawdę potężny plan, który trzeba byłoby kiedyś spróbować. Czyli teraz mamy ogień, mamy teraz już też jeszcze Freeza, mamy też ten nasz latający latającą kosę, a zobaczymy, jak nam to z tym wszystkim pójdzie. Fajnie byłoby mieć więcej amunicji w pompie, szczerze mówiąc, ponieważ skoro jednak nie chcę grać pod szansę na aktywację przy reloadzie, no to posiadanie większej ilości amunicji byłoby git, więc może jak będzie ten boss, który dawał ten tom, wziąłbym sobie to więcej 99 amunicji, to chodzi bum 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 bum. Co my tutaj mamy? Mamy Ice Shadow, when shooting your last ammo, you shoot 3 additional ice shards that inflict freeze. Czyli mamy jednak coś przy reloadzie. Tu mamy oczywiście większą ilość pocisków. Heavy weaponry. Summon a magic scythe, scythe that orbits around you. Magic scythe deals as much damage as your bullets. Oczywiście to sobie weźmiemy jako ten moment. Jak widzicie, mamy taki coś w stylu Biblii. W wampirach, ja wiem, cała strasznie porównuję do tej gry, jednakże nie mam innej, lepszej opcji, żeby sobie to jakoś ze sobą porównywać na ten przynajmniej moment. Dla mnie wampir to jest po prostu gra, która była pierwsza w takim swoim rodzaju. Mam teraz Firestarter do wzięcia, ewentualnie Ghost Friend, ewentualnie Sharpen, ewentualnie Holy Shield, ewentualnie Quick Hands. Moim zdaniem weźmiemy sobie Firestarter, czyli on every 4 shot launch a fireball that deals 40 damage. That fireball also inflicts burn to enemies in large area for 3 damage per second. I teraz pytanie, czy to działa tak, jak mi się wydaje? Muszę się przekonać. Tak, leci fireball, ponieważ bałem się, że może być coś w stylu... na przykład, że jeżeli nie mam 4 amunicji, to się nie jest w stanie striggerować. Na szczęście tak nie jest. Jednym minusem jest to, że ten fireball leci w miejsce, które celowałem, czyli powiedzmy, a wow, wszedłem chyba w drzewo i to mi zadało damage, jak mi się przynajmniej wydaje. I przez to mogę czasami po prostu nie trafić przeciwnika, którego bym chciał. A my dalej nie wiemy w sumie, czy można zniszczyć drzewo, więc może na tym się też... Oła, skupmy. Straciłem już 2 HP, czyli zaraz będziemy mieli 0 z tego bonusu, patrząc po tym, jak długo wtedy się utrzymałem przy 3 życiach, a teraz ile
Przy tym się wytrzymamy. Fire rate, w ogóle co daje to? To ja mam chyba bounce jakiś, czyli bullet bounce. Zgaduję, że to się odbija od przeciwników plus jako ricochet. Seed, shooting when standing still has 30% of not consuming ammo. Nawet spoko, jeżeli sobie będziemy stać, ale przy naszym tutaj to będzie dobre, nie wiem. Light bullets, fire rate, max ammo. Szczerze mówiąc, to mi do mnie jakoś nie przemawia. Wezmę sobie power shot, ponieważ nasz damage z kos się przeskaluje z damage'em moich bulletów, więc to będzie właśnie w tym momencie o wiele lepsze. Jestem ciekaw, jaki jest dalszy upgrade właśnie Skytha oraz Kosy, żeby zobaczyć, jak on będzie wyglądał na maksymalnym upgrade'ie, ponieważ tego chyba jeszcze nie braliśmy, a przynajmniej ja nie kojarzę, żebym wszystkiego brał. To jest chyba to. Czyli to jest tutaj, czyli summon a second magic dagger, okej. Pójdźmy pod to. Ja wiem, że już doszliśmy do tego, że można mieć tylko jedną ścieżkę i dostaniemy tego jakby finałowego skilla. Jednakże wydaje mi się, że jej wezmę dwa. Mam większą szansę na to, że oczywiście dostaniemy ten finałowy, a nie ten jeden z mniejszych. Więc tutaj lecimy, zbieramy całego naszego możliwego expa jak najszybciej, aby oczywiście się zupgrade'ować. Wiem, że to bossa, który mógłby nam to dać, ale tego nie chcę na razie robić. Nie trafiliśmy na to, jednakże możemy wziąć bullet size, bullet damage kosztem fire rate'a. Nie wiem, czy bym to chciał. Electromage byłby nawet całkiem spoko, ponieważ miałbym wtedy ogień, lód i piorun. Trzecie, when enemy is inflicting freeze, they lose 25% of their max HP. Boss enemies lose 1% of their max HP. To jest fajne, to jest fajny damage procentowy, tym bardziej, że jeżeli potem rozdam, będę miał te ice shardy, które będą powodowały, że lecą 3 pociski. Jeżeli bym trafił wszystko w jednego przeciwnika, to może tracę wtedy, zadaję mu wtedy 3% damage'a zamiast jednego, bo na przykład może być tylko jeden efekt freeza. Tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno to przetestujemy. Więc teraz tego bossa trzeba oczywiście zabić, żeby wziąć z niego skrzynkę. Dostaliśmy double shota, który wydaje mi się, że byłby całkiem dobrą opcją, ponieważ ała mi przydzwoniło. My teraz jeden dodatkowy strzał, co przy shotgunie moim zdaniem się może opłacić, pomimo tego, że jeżeli się nie mylę, zabrałem sobie troszeczkę damage'u. Czyli nasze kosy biją troszeczkę mniej, ale nie możemy polegać tego na naszych przyjacielach. Mamy naszą drugą kosę, więc oczywiście ją od razu bierzemy. Nie musimy nawet zbytnio mówię czytać tego, ponieważ już teraz skupiłem się, jakie to ma być logo i co robi. Więc oczywiście na tym nam tutaj zależało. Więc teraz trzeba zabrać expa jak najwięcej, żeby sobie zlevelapować naszą postać. Nie chcę wejść w drzewo, żebym to zadała do mage'u. Możemy wziąć teraz fanfire, czyli coś, co właśnie chciałem, żeby wziąć na shotguna, bo to, ponieważ to się może przy tym dobrze wykorzystywać. Jednak nie wiem, czy nie chciałbym wziąć Intense Burna na ten moment, żeby zadać więcej damage do spalenia. Wiecie co, nie, funfire moim zdaniem może być fajny. W sumie mogłem wziąć ten pocisk z dodatkowym bulletem na nasze plecy, ponieważ jeżeli to by wypuszczało, że shotgun strzela w jedną i drugą stronę tym całym swoim sprayem, wydaje mi się, że to byłby dobry wybór. Może następnym razem, jak będę miał bity level, o tym po prostu pomyślimy, bo totalnie tego nie zakodowałem w głowie, że tak może to w sumie działać przy rewolwerze. Powiedzmy, jakby miał być jeden pocisk z drugą stronę, to mnie to tak nie interesowało. Tak przy shotgunie może być to o wiele, wiele ciekawsze, chyba że będzie po prostu jeden pocisk w tył, to wtedy lipa. Czy to jest ten split fire, to jest właśnie ten pocisk w naszą tylną stronę, to mamy jeszcze splitter. Enemies explode into 5 bullets when killed, this bullet deal. To też jest fajne. To też jest naprawdę fajne, ja to potem będę chciał na pewno wziąć, jednakże na początku speedfire, uwaga, sprawdźmy. What? A, jeden pocisk po prostu w nasze plecy, czyli powiedzmy jest to jakieś tam zabezpieczenie pleców, także jeżeli strzelamy w jedną stronę, to możemy też zawsze kogoś strzelić w drugą stronę, jednakże jest to coś, co niekoniecznie wydaje się być dobrą opcją, o Jezus Maria, na shotguna, jak na przykład na jakąś kuszę byłby pewnie spoko, tak tutaj niekoniecznie i wydaje mi się, że zbyt długo już sobie nie pożyjemy, ponieważ jak widać dodżowanie tego tutaj przeciwnika mi nam nie wychodzi zdecydowanie, a regeneracji też nie mamy. Możliwe, że powinienem zainwestować wcześniej w Vitality i miałbym teraz możliwość zregenerowania naszego życia, no ale uczymy się na błędach i tyle. Więc jak na razie jest tutaj ciężko, żeby to wszystko przeżyć, żeby to wszystko podżukować. Nie wiem, czy... nie zabiłem go jeszcze, więc jestem w tej sytuacji. Wbiłem właśnie level, nie wiem, czy żyje, czy nie, ponieważ przeciwnik jest obok mnie, dlatego na teraz weźmiemy ze sprinter, żeby mieć oczywiście szansę na te rozbijające się pociski i pokonać naszego przeciwnika. Przez to mamy teraz tak max ammo, czyli straciłbym... no i teraz znowu, straciłbym tego fajera, tak? Może bym szybciej strzelał po prostu
Fireballem, ale czy ja bym to chciał stracić całego skilla? Teraz mnie to, tak w sumie summon damage, tutaj mógł być attack speed, może nie, bullet damage jest 66%, bullet size 100%, piercing, max fire rate, max HP, nie mogę stracić max HP. Kurczę, tutaj tracę znowu 50% damage'a znowu z bulletów, więc nie wiem, czy to byłoby tak bardzo opasane. Ja wiem, że mógłbym fajnie palić ludzi, ponieważ bym po prostu robił jep. Wiecie co, zaryzykujemy to. Ma mniejszy damage, ale ten fireball, który z nas wylatuje, może być na dłuższą metę bardziej opłacalny, no nie? Więc zobaczymy, no jak na razie jest jeden wielki syf, ale mi się ten syf zdecydowanie podoba. Tutaj przeładowanie i oczywiście znowu i nasz największy oczywiście damage z tego meteorytu, który z nas wystrzeliwuje. Tylko fajnie byłoby oczywiście mieć szansę na jakieś większe przeżycie, bo na razie jest z nami słabo z naszym życiem, a przez to ile ja strzelam projectile, może być też ciężko mi zauważyć projectile od naszych nowych przeciwników, które weszły na ten moment do rozgrywki. Więc jeżeli zobaczymy tylko Vitality, żeby wziąć sobie jako wybór, to zdecydowanie to będę brał, ponieważ potrzebujemy troszeczkę przeżywalności. Jest z nami tutaj naprawdę słabo, więc miejmy nadzieję, że z nami doda jedno życie. Dodało mi jednego życia, więc jest super. Bo to było, to jest dla nas aktualnie game changer. Tym bardziej, że jeżeli zaczniemy wbijać levele, no to wtedy oczywiście zacznie się też szansa na to, żeby mieć regenerację. Zgaduję, że to będzie typu, że regeneracja działa na przykład jedno życie na minutę, czy nawet coś w tym stylu, ale to będzie wciąż lepsze niż nie posiadanie tej regeneracji w żadnym stopniu. Więc możemy sobie wziąć max HP i move speed stracić. Szczerze mówiąc, ten move speed mnie jakoś zbytnio nie rusza, ponieważ w momencie, kiedy i tak chodzę i strzelam cały czas z naszego shotguna, tego move speedu i tak nie mam, więc na razie to wygląda nawet dobrze. Może mój plan troszeczkę poszedł w inną stronę niż chciałem, ponieważ miałem polegać na... właśnie, poczekajcie, meteoryty to, są, to jest jednak błąd, czyli chciałem pójść pod Burna i jestem pod tego Burna. Może niekoniecznie wykorzystuję samą tą dotę, ale wykorzystuję tą maestrię, więc mój plan jest w mniejszym, większym stopniu spełniony. Teraz tylko trzeba oczywiście pozbierać expa, aby tą regenerację zdobyć i mamy tą naszą regenerację. Zobaczymy, jak to mniej więcej będzie tam szło. Zobaczmy, teraz mamy 5 życiek. No, chcę zobaczyć mniej więcej, ile mi plus minus zajmie wyregenerowanie. Nos mnie swędzi, strasznie mnie nos swędzi, to mi się nie podoba. Okej, czekajcie, muszę sobie odpocząć. I na razie widzimy, żadne życie nam jeszcze nie wskoczyło na nasze konto, więc to nie jest tak, że to jakoś naprawdę szybko leci. Tam też opisu regeneracji nie było. Próbuję teraz w sumie wywalić jak najwięcej damage'u też w drzewo, ponieważ z tym fire rate'em, który posiadamy, z tą ilością amunicji, które posiadamy, można to spróbować właśnie zniszczyć. Zniszczyliśmy to drzewo, nie dało to nam naprawdę nic, ale chociaż wiemy, że taka opcja po prostu istnieje. Jeden minus, jak sobie zrobiłem oczywiście w tym bilecie, to to, że wziąłem te Magic Daggery, które są naprawdę fajną mechaniką, tak samo jak Skyfa, on polega na damage'u moich pocisków, a my go nie wykorzystujemy. Teraz tak, to możemy sobie wziąć increase bullet damage and fire rate by 50 when you get hit, this bonus lasts for 50 seconds. To nie jest złe, ale to też nie jest coś, co bym chciał wykorzystywać koniec końców, więc moim zdaniem aktualnie bierzemy sobie po prostu większy burn, że właśnie tą fire maestrię wykorzystywać w większym stopniu, ponieważ jednak wszelkie meteoryty, które atakują naszych przeciwników, one podpalają w dużej arenie. Zobaczcie, jak tutaj teraz się nam przydaje to, że mamy tyle pocisków, które rozprowadzamy dookoła cały czas. Jak widać, dostaliśmy pierwsze życie ogólnie, bo mamy szóste serduszko. Ile to nam zajęło? Wydaje mi się, że około minuty czasu gry, więc nie jest jakieś tak długo. When you inflict burn, there is a 0.5% chance to heal you for 1 HP. To też jest zarąbiste, żeby mieć szansę na leczenie, bo kiedy tyle tego napierdzielam. Ale czy na przykład nie chciałbym teraz Ice Shardów? To leczenie byłoby spoko, ale ja wydaje mi się, że potrzebujemy teraz aktualnie zdecydowanie jeszcze damage'u, który potraciliśmy nawet kosztem fire rate, bo ten fire rate jakoś tak bardzo nie aż tak bardzo jest odczuwany, tak? Przez to, że mamy ten spread, że mamy kilka projectile, że mamy to zamrażanie, że mamy podpalenie, to jesteśmy tutaj w dobrej sytuacji pod tym względem. Mógłbym się teraz wziąć jeszcze większy fire rate, żeby znowu to szybciej strzelać, ewentualnie wziąć sobie fusilady, żeby mieć większy projectile spread, ale wtedy tracimy damage, ale doubles base projectiles. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, w momencie, kiedy strzelam 5, będę strzelał... Nie, base, przepraszam, base mamy 4 projectile, czyli będę strzelał 8 plus 1%, czyli będę strzelał 10 pociskami. Let's go.
Tak to przynajmniej powinno być matematycznie. Wydaje mi się, że to może być 10 projectile. Jeżeli to nie jest 10 projectile, to troszeczkę w takim razie źle liczyłem, ale wydaje mi się, że base projectile to jest właśnie cztery w shotgunie. Więc widać tutaj moc tego shotguna, czyli coś, czego nie byłem fanem na początku, chyba najbardziej, drugą najbardziej nienawidzoną bronią, można powiedzieć, ponieważ pierwszą źle oceniłem kuszę. Tak, tym bardziej, im bardziej poznaję pomysły, które można sobie łączyć, wydaje mi się, że to się ładniej łączy w całość i ma większy sens. Możemy sobie zwiększyć fire rate, możemy sobie wziąć holy shield, możemy sobie wziąć reload rate, możemy sobie wziąć większy damage i piercing. Bullet additionally pierce killed enemies, czyli każdy pierce będzie dodatkowym tym, ewentualnie mogę sobie wziąć co drugi shot electromage. Szczerze mówiąc, electromage wydaje mi się, że będzie tutaj naprawdę spoko z tym fire rate'em, które posiadamy, żeby strzelało w losowy target. Potem jeżeli byśmy go jeszcze mogli rozwinąć bardziej, to jeszcze lepiej by to wszystko wyglądało. Jak widać, mamy tutaj już taki spam tych wszystkich mobów, że mój komputer po wojnie wyrabia, pomimo tego, że filmik jest 60 FPS dalej, wszystko i tak dalej, to mnie tak wiadomo jak to jest w moim przypadku. When lightning strikes an enemy, there's 20% chance to automatically refill free of your ammo. Przy moim fire rate wydaje mi się, że to jest nawet całkiem spoko, żeby sobie to wziąć, bo to będzie mogło mi powodować, że ja nigdy w ogóle nie będę musiał przeładowywać. Ja wiem, że mam ten niby fun w momencie, kiedy przeładuję ostatni pocisk, ale wiadomo, to w tym momencie nie jest ważne, tym bardziej, że kończy nam się nasz czas i mamy nasze zwycięstwo. Wszystko powybuchało, Xbox stał, you survived. I jak widać, popa jest za tym aktualnie zdecydowanie lepszą opcją niż rewolwer, który podstawowy, pomimo tego, że byłem święcie przekonany, że będzie gorszy. Punktów mam aktualnie 7628, pozytywnie mogę sobie dać od buta, odblokować dwie nowe postacie lub wybrać sobie po prostu nowe bronie. I szczerze mówiąc, wybierzemy sobie Scarlet, jak i co to było? Co to było? Flame Cannon. Zobaczymy przy następnym podejściu, które będzie. Jak tutaj się nam uda to zrobić, ponieważ wiemy, że Scarlet ma te 2 HP, więc może być ciężko, jednakże może jeżeli bym zainwestował w Vitality i właśnie w Berna mocniejszego i wziąć sobie to leczenie, to może ta postać będzie lepiej się utrzymywała niż mi się wydaje. Ale to wszystko w ewentualnej kolejnej przygodzie w najbliższym czasie, więc to było na tyle. Ja się zmierzyłem, bo fajnie udało nam się wygrać tym demo. Pamiętajcie, to jest demo i było dopiero 10 minut. W pełnej wersji gra ma mieć 20 minut i zobaczymy, co tam będzie się działo w tym wszystkim, kiedy te moby zaczną się jeszcze bardziej pewnie swarmować, będą cięższe, bardziej wytrzymałe, a nasze upgrade'y może będą miały jeszcze większe możliwości lub też nie tyle co większe możliwości, jako sama umiejętność, co nowa umiejętność. To było na tyle. Naprawdę kibicuję tej grze, ponieważ podoba mi się ten styl, powiedzmy, no niekoniecznie bullet hell, ponieważ pociski nie lecą na nas, a ten top-down shooter, roguelike style game, gierki, który jest w bardzo prostym, w prostej szacie graficznej, a gameplay naprawdę jest w moim stylu. To ma tyle, się żegnam, siemanko, peace, yo!